Policzę do trzech. Na trzy. Odszukasz informacji na temat Jacobo Greenberg Silberbaum. Jacobo Greenberg. Meksykański naukowiec, psycholog, neurofizjolog. Jacobo Greenberg. Jeden. Dwa. Trzy. Już podczas liczenia widziałam grzybnię, jak się rozsiewa. Ja może podobnego właśnie to coś robić, coś tworzyć, coś rozsiewać. A widzisz jego ciało subtelne? Mhm. Ten jest zajęty. Skupiony. Co to jest za grzybnia? Jakaś fajna grzybnia, ona nie ma wydźwięku pozytywnego. Nie ma? Nie, nie ma. A czym jest osadzona ta grzybnia? W jakiej przestrzeni? To jest jakby pomiędzy ziemią a planem subtelnym. I jakie informacje są w tej grzybni zawarte? Tak jakby stworzenie nowej grupy osób, jakby stworzenie nowego DNA ludzkiego, jakby stworzenie jakiejś nowej sieci, sieć neuronowa. I ona nie jest ta grzybnia do końca zła, ale też nie jest do końca dobra. Jest czymś nowym, jakąś ideą. A to jest jego idea? Nie tylko jego. On tak jakby miał rozmyślania w głowie. Jakby coś mu podpowiadało do głowy. A co mu podpowiada? Co to? Jest jakaś rada. On to widzi jako radę. Gdzie ona zasiada? On właśnie zasiada w tej... powyżej tej grzybni. Jakaś przestrzeń powyżej grzybni. Grzybnia jest niżej, a ta rada jest wyżej. I jakie tam gatunki widzisz? Monoidalne i reptyloidy. Mhm. A jego ciało subtelne samo pracuje w tej grzybni, czy ktoś tam z nim współpracuje bezpośrednio? On współpracuje. Jakby on był szefem, jakby ideą, ale widzę, że są ludzie wokół niego. Mhm. To wytwórz z nim kanał telepatyczny i zapytaj się go, co to jest za idea. Że cię bardzo to ciekawi, co to jest za idea. Czy mógłbyś się z nami podzielić informacją, co to jest? Mówi, że nie może powiedzieć. Mówi, że nie może powiedzieć, bo jest to idea zamknięta. Nie może powiedzieć przed, jaka jest idea, dlatego że zostanie ona zniszczona. On ma takie przekonanie. A kto może w niej uczestniczyć, w tej idei? Może my mogłybyśmy się przydać i pomóc mu ją tworzyć? Nie. I tu zadziałało się coś dziwnego, dlatego że ty to powiedziałaś. On powiedział automatycznie nie, ale ta informacja spadła mu z góry. Od tej rady. Mhm. Od razu automatycznie powiedział. A czy on może wytworzyć z nami taki kanał, w którym będziemy tylko my się komunikować bez tej rady? On nie do końca wie, że on ma jakąś radę. On czuje, że ma prowadzenie z góry, nie zwraca nawet na to trochę uwagi.
Czuje, że coś jest, ale te głosy w głowie nie są jego. No dobra, a czy jakieś inne ciała subtelne biorą udział w tym projekcie na ten moment? Tak. A czy te ciała subtelne mają ciała fizyczne na Ziemi? Mają. I są w tej grzybni. Ciała subtelne poruszają się w tej grzybni. Bardzo niewielka ilość jest w środku. Widzę cienie, jak chodzą. A jak wygląda życie fizyczne takich ludzi, którzy mają ciała subtelne w tej grzybni i się poruszają? Są bardzo w takim systemie. Bardzo osadzone na ziemi. Bardzo osadzone na ziemi. Te ciała subtelne są bardzo blisko tych ciał fizycznych. Bardzo blisko. To jest takie osadzenie ciał subtelnych. I to jest chyba idea. Osadzenie ciał subtelnych na ziemi. A przypatrz się, weź spójrz na życie takie codzienne jednego z takich ciał subtelnych i powiedz mi, jak wygląda jego życie. Czy dużo jest tam technologii? Tak. Dużo jest technologii. On się otacza tą technologią, ale jest zdrowy. Człowiek jest zdrowy, ale jest taki, jakby nie potrafił latać. Jest ciężki. Bardzo osadzony na ziemi. Nie potrafi latać. Tak jakby to ciało subtelne straciło możliwość unoszenia się, wędrowania, podróży. I ta grzybnia tworzy system zamknięty? Tak. Czy jakby ciało... to było pod ona była ta grzybnia w szklarni. Jest hodowana, musi być dosyć wilgotno, pewne warunki spełnione. A jak te ciała subtelne zdecydowały się na udział w tym projekcie? Żeby stworzyć nowy rodzaj, coś nowego. To są ciała subtelne pragnące doświadczania, ale doświadczania wiedzy, tworzenia czegoś na ziemi. To są ciała subtelne, które pragną tworzyć coś, budować. Również widzę ciała subtelne, które chcą być wyjątkowe na ziemi. Czyli żeby miały coś wyjątkowego w sobie, ale na ziemi, czyli w tych ciałach fizycznych. I ta grzybnia ma im to zapewnić? Tak. Ta grzybnia ma ich zainfekować od środka, żeby zmienić ich trochę DNA. I zmieniło? Tak. Czym się różni od na przykład twojego DNA? Szybciej się regeneruje. No i tak szybko się nie regeneruje jak ich. Ale tam jest coś za coś. Czym płacą? Energią, ciałem subtelnym. Jakim rodzajem energii? Jakby to wymaga od ciał subtelnych, że mają się skupiać tylko na ziemi, ale w takim sensie, że nie w takim pozytywnym, że są całkowicie 100%, bo widzę te ciała subtelne, że one nie są tak osadzone w ciele, ale są tak jakby metr nad ciałem fizycznym. Tak jakby to rzeczywiście był nie jakiś awatar ciało fizyczne, ale jakaś maszyna. Jakbym porównała moje ciało fizyczne, czy twoje jest naszym własnym awatarem, czyli jakby doświadczamy tego od środka, a tam jest doświadczenie jakby na zewnątrz. A czy takie ciało, co się dzieje, kiedy ciało fizyczne umrze, to ciało subtelne pozostaje w tej grzybni, czy coś się zmienia? Pozostałoby w grzybni. Okej. I kto im wybiera ciała fizyczne? Były już grzybnia. Takie przypadki? Były, bo ta grzybnia, ona jest pradawna. Ona nie jest
ten zalążek grzybni, on nie jest, tylko jakby to ludzie nie byli na to gotowi, fizyczne ciała. A ta grzybnia już jest, ja bym powiedziała, nawet z kosmosu, gdzieś bardzo daleko. I te ciała, to jest tak, że one są połączone w ekosystemie, czyli one są siatką połączone. To jeżeli wybierają, to cała grupa wybiera. Cała grupa ciał subtelnych wybiera, gdzie dane ciało subtelne się, i tam jest nawet połączenie mentalne, gdzie dane ciało subtelne się wcieli. Tak jakby, gdzie jest potrzebne. Czyli to jest taki kolektyw? Kolektyw, tak. A kto zawiaduje całą tą grzybnią? Kto jakby ma taką zewnętrzną kontrolę nad tym i dba o kierunek, w jakim to się ma rozwijać albo decydować? Przyjrzyj się, a ja za sekundę do ciebie wrócę. Jest ktoś, to jest ta rada. To jest ta rada, która jest na zewnątrz, powiedzmy, to nie jest do końca akwarium, to jest przestrzeń tej grzybni i ona jest na zewnątrz, tak jakby troszkę wyżej. A w środku jest takie, że oni też są oczywiście połączeni w jakiś sposób, są ale w połączeni? środku, tak, oni są połączeni. Przyjrzyj się, co to jest za połączenie, jak ono wygląda. No właśnie jak neurony jakieś, jak siatka neuronowa. Oni są właśnie w takim kolektywie, one są połączone, te ciała subtelne. Doświadczają czasami razem, ale doświadczają tej przestrzeni grzybni. Doświadczają razem, myślą razem, ale myślenie jednostkowe też jest. Tylko jak jedno ciało subtelne pomyśli, to cała grupa wie. Bardzo zamknięty, jak jakaś amisza. Kolektyw. A zobacz, jak idzie im materializowanie w świecie fizycznym. Jak przenoszą, czy istnieje jakaś łatwość u nich przenoszenia z energii w materię? Tak, tworzą. Tworzą. Widzę, że te ciała subtelne, te ciała fizyczne tych ciał subtelnych, one są bardzo inteligentna. Niektóre bardzo. To jest tak, jakby mózg pracował na większych procentach. Szybciej pracuje. Przez tą zmianę tego tutaj tego myślenia, neuronów, komórek, jest to szybsze. Ale tak jakby one nie chcą te ciała subtelne dopuszczać zewnętrznych czynników, żeby to, co jest na zewnątrz tej przestrzeni, nie zainfekowało tego, co jest wewnątrz tej grzybni. Czyli oni po prostu jako grupa kolektywna kokreują w tej rzeczywistości, ale jako cała grupa. Cała grupa, tak. Zawsze jako cała grupa. Mam bardzo duży porządek, szacunek do siebie nawet w tej grzybni. Tak jakby oni musieli płacić za to, co mają. Bo tam jest zapłata. Okej, czyli i płacą w formie energii. Tak. A jak ich poziom świadomości, że są w tej grzybni? One chcą to tworzyć i one nie są niczym namówione. One po prostu dobrowolnie chcą to tworzyć. To powiedz mi, Asiu, zobacz. W tej przestrzeni wszyscy ludzie kokreują, ale też dostosowujemy się do warunków, które zostały nam narzucone przez tą przestrzeń. Każdy z nas kokreuje indywidualnie, ale rozumiem, że oni jako grupa, przez to, że mają spójne, jeden, że są ze sobą połączeni, to jako grupa jakby, tak jak już to powiedziałam, kokreują tutaj z resztą? Tak, tylko nie każde ciało subtelne ma ciało fizyczne na Ziemi. Kokreują w tamtej przestrzeni i przez to połączenie, przez ten kolektyw mogą doświadczać jednego ciała fizycznego.
Taki jest plan, że nie trzeba tworzyć wielu ciał fizycznych, żeby każdy tutaj z tych ciał subtelnych doświadczało życia. To tak jak, widzę taki obraz, to tak jak wziąć część kawałek DNA ludzkiego, przewieźć go 200 metrów i to i tak będzie reagowało ze sobą. Będzie się poruszało w ten sam sposób, jak powiedzmy ciało fizyczne gdzieś oddalone o 200 metrów, nawet 200 kilometrów. Mhm. 200 kilometrów, to nie metrów. Okay. Że to będzie miało ze sobą informację i tutaj jest tak samo, że informacja jest wszędzie, tak jakby to DNA pokazuje, że ono się porusza w ten sam sposób, czy oddziałuje na to rozdzielenie nawet, a i tak jest połączone, to oni to tak samo z ciałami fizycznymi. Nie ma potrzeby, skoro jest jedno ciało fizyczne, nie ma potrzeby robić ich 10. A jaki cel przyświeca tym, którzy zasiadają w Radzie i którzy tworzą tą sieć? Oni widzieli, że oni są tak jakby u góry, nad tą przestrzenią, czyli mają wpływ. Nie bezpośredni, ale pośredni, bo oni tam nie schodzą. Oni ciągle siedzą na tym jakby powyżej tego wszystkiego. Jakby nie chcą, bo to ich wciągnie. Wystarczy raz. Wystarczy raz, że oni tam wejdą, to nawet ten humanoid, on się zarazi. I w jaki sposób się zarazi? Czyli co się stanie z nim? To jest jak aktywacja. To jest jak aktywacja, że ta jedne cząstki tej grzywni, tego pyłu, to wygląda jak pył, potrafi aktywować pewne czynniki w ciele subtelnym. Mhm. To jest jak, nie wiem, zbiorowa hipnoza. I ta hipnoza dotyczy czego głównie? Że w co zaczynają wierzyć te ciała subtelne? Że tak trzeba. Że jesteśmy w kolektywie, trzeba o niego dbać. Zależy im na tym kolektywie. Zależy im na każdym członku. Zależy im na... Witają nawet z otwartymi rękoma pewne ciała subtelne. Mhm. Ale warunek jest aktywacja. Okay. Warunkiem jest aktywacja, czyli przyjęcie grzybni. To jest tak, jak w awatarze było to drzewo. Mm-hmm. Bez tego się nie dało żyć. Oni nie żyli. To tu tak samo. Bez tej grzybni nie będą żyć. A ich najbardziej świadome części, ta esencja, która jest bezwibracyjna, z tym punktem życia samego w sobie, jak wygląda w tej grzybni? Jest tam w ogóle, czy nie? To jest egzystencja. Jakby podnoszenie własnej wibracji albo zmienianie swoich cząstek. Jest ogółem to jest informacja. Czyli stworzenie nawet... Głównym celem jest tworzenie kolektywu. Czyli okay. Życia. I czym akurat na Ziemi? Przecież można na Ziemi tworzyć kolektyw i tak tworzymy go. Próbowano gdzie indziej, ale nie dało, nie udało się na pewnych planetach, ale Ziemia, jakby ludzie, te ciała fizyczne byli gotowi na to. Ale ludzie teraz i tak tworzą kolektyw. Tak kokreują teraz wszyscy. On mówi, że nie. Kokreują, ale to jest zróżnicowane. To nie jest kolektywne. Bo każdy wierzy w coś innego? Tak. Tak. Mhm. Stąd wojny, wszystko mówi, stąd te kłótnie, stąd niezrozumienie. On mówi, o, w kolektywie jest zrozumienie i to jest dla nich bardzo cenne. No dobrze. Ci, którzy obecnie mają największy wpływ na kierunek, w którym kokreuje większość ludzi, masy na Ziemi,
są właścicielami mass mediów, telewizji, Hollywood, radia, gazet i oni kreują określony wizerunek, znaczy oni tworzą informacje, a ludzie potem to kreują. Czy on widzi, kto jest właścicielem tych idei, które są narzucane ludziom, a które oni później kreują? Tak, on widzi, że to jest coś zewnętrznego. To jest zewnętrznego, coś, widzę, jak poruszają się te ciała subtelne, jak przeczytałaś, jak powiedziałaś to. I oni tak jakby chcieli się oddzielić te ciała od tej informacji. Od tego właśnie, jakby to było coś na zewnątrz, tej grzywni. Coś, co jest przytłaczające, coś, co wywołuje strach, coś, co jest zakłamane, coś jak hipnoza. Okej, okay. I te ciała subtelne uciekają w cudzysłowie od tego, idą w to? No, uciekają od tego i w tej grzywni siedzą. Mhm. Uciekają od tego. Tak jakby dwie grupy, walczyły ze sobą. I to jakby to jest kilka takich, widzę, placówek. To tak jakby grzywnia była jedną placówką i jest konflikt. Konflikt pomiędzy różnymi grupami. I tutaj jedną z tych grup jest to, co powiedziałaś. To wszystko, co tam... Ta dominująca, która jest teraz na Ziemi. Mhm. Co przekazuje, ma określony cel, ma określone zadanie. Czasami jest to powiane taką informacją, że to dla dobra ludzi, ale w tym jest cel określony. To, co jest wypuszczane, to, co jest mówione. Okej. Okay. To zapyta się Jakobo, dlaczego dostał informację, że my nie możemy uczestniczyć w tej grzywni? Co jest z naszymi ciałami subtelnymi nie tak, że nie możemy wejść do niej i uczestniczyć w tym projekcie? Mówi, że nie jesteśmy gotowi i nie mamy zalążka. A co to jest ten zalążek? On ma ten zalążek? On też go jeszcze nie ma. On jest ideał, ale on jest poza grzywnią. On jest poza grzywnią? Mhm. Jeszcze nie jest gotowy, żeby wejść. A czym jest ten zalążek? Czymś fizycznym na świecie. Czy to w powietrzu, czy to w zastrzykach? Z czymś to jest. I to trzeba przyjąć najpierw na planie fizycznym, żeby to przeszło na ciało subtelne? Tak. I on... To znaczy ciało subtelne może przyjąć grzywnię, ale żeby uczestniczyć, żeby wejść w ogóle do tej grzywni, do tej przestrzeni, ciało fizyczne musi być gotowe. Mhm. Chyba, że to jest ciało subtelne, które nie ma ciała fizycznego. To też może wejść do grzywni. Mhm. Tylko wtedy takie ciało subtelne musi być gotowe na przyjęcie ciała fizycznego. Czyli musi wytworzyć ciało fizyczne. Oni wytwarzają mu ciało fizyczne, bądź namawiają do wcielenia. Czyli ta grzywnia, którą teraz tworzy, to jest coś takiego jak pole neuronowe? Mhm. Mhm. Wygląda właśnie jak taka siatka neuronów. I nawet to, co... Jak te ciała subtelne są połączone. Ale on mówi, że on też tam wejdzie, tylko że on najpierw przygotowuje to z wewnątrz. Bo wewnątrz już będzie miał myślenie grupowe. A teraz ma jeszcze indywidualne? Tak. Mhm. A czemu nie chce uczestniczyć w tworzeniu w naturalnej sieci Ziemi, którą i ona tak... jest brudna. Mhm. Mówi, ona jest brudna. Ona jest niedoskonała. On chce udoskonalać. Mhm. A w czym jest niedoskonała? No, on mówi, ma takie wyłamania. Wyłamania, niedociągnięcia,
niepołączenie. On pokazuje mi na głowę. Głowie są na przykład niepołączone, nie wykorzystuje się mózgu w tylu procentach, ile powinniśmy. A to jest wina czego? Ewolucji. Czyli, że ciała ludzkie nie wyewoluowały? Tak, że to wszystko jakby kiedyś jego ciało subtelne mówi, bo ono widzi jakby na przeszłość, było to bardziej dostępne, ta głowa była czystsza, ciało fizyczne było czystsze, aż czasem ono się zabrudziło, zostało za pewne czynności mózgu, pewne czynności komórek zostały zapomniane, wygaszone, całkowicie zdegradowane. On chciałby je uaktywnić. A do tego potrzebne są zmiany. I dlatego przyłączył się do tego projektu tworzenia grzywni? Tak. Ale on nie do końca ciało subtelne wiedziało, że jest ta rada. A kto mu pokazał tą grzywnię? I że jest taka koncepcja, którą można rozwijać? Pokazuje taką sytuację, kiedy ta grzywnia wędrowała jakby w kosmosie, na planie subtelnym. I on myśli, że on sam ją wykorzystał. Ale to już było dawno temu, to nawet nie w tym wcieleniu. Nie wiem, jak on wygląda, ale widzę, że to jest inne jego wcielenie. On już wtedy tam tworzył. Dobra. To teraz... Skórka, która latała w przestrzeni. I on ją zobaczył. A zobacz, czy wcześniej jacyś szamani z Meksyku, którzy używają różnych też substancji psychoaktywnych, ale nie tylko, szamani, z przeszłości i z teraźniejszości łączą się z tą grzywnią? Tak. Znajdź jakiegoś takiego szamana, który będzie najbardziej chętny do rozmowy. To trzeba iść w przeszłość, bo niektórzy już siedzą w tej grzywni i tam się nie można z nimi skomunikować. Jest obieg zamknięty i jest tak, jakby wszyscy naraz chcieli mówić jednym głosem, ale też bronią własnych informacji, własnych tajemnic. A, czyli są w kolektywie, a jednak bronią swoich tajemnic? Tak. Tak, bo jakby uważają, że informacja jest wszędzie, ale informacja też jest wykorzystywana. A znalazłeś jakiegoś takiego, który jeszcze nie wszedł do grzywni, a będzie do niej wchodził? Tak. Ma ciało fizyczne na ziemi? Czy jego ciało fizyczne nie żyje? Nie, jestem w przyszłości, on już nie żyje, ale ciało są tak jakby w przeszłości, zanim obserwuję ten cały proces tworzenia grzybni. Bardzo chcę w tym uczestniczyć. Dlaczego? A w teraźniejszości już jest. Dlatego, że jest bardzo duże połączenie z samym sobą. On mówi, to jest bardzo blisko wyczuwalne moje wyższe ja, bo ono w tej grzybni ono jest bardzo blisko ciała fizycznego, ale ono jest na zewnątrz, nie wewnątrz. Okej, okay. Czyli rozumiem, że będąc w tej grzybni, łatwiej jest mu kreować w rzeczywistości fizycznej? Tak. Czuję większą opiekę. Ten szaman to jest jakiś, widzę, szaman taki z Brazylii. I on bardziej czuje siebie wtedy. I bardziej łatwiej jest mu tworzyć. Nawet takie zachcianki. Zwykłe zachcianki w życiu fizycznym. No zobacz, czy to podbija jego poczucie mocy i sprawczości. Tak, i wyższości. Ale jest to okraszone takim też spokojem. Jest tam złudne szczęście po prostu. Te ciała fizyczne, niektóre są szczęśliwe, tak jak on. On, gdy tak jak dostał zaproszenie do grzybni, dostał pozwolenie do niej wejść, jest przygotowywany, to on czuje się wybrany. On czuje się, i to jest w przeszłości.
A zwiększa się jego potencjał mocy jako istoty? Tak, jak również potencjał mocy jako w fizycznym świecie. To jest tu najbardziej wyraźne. Potencjał mocy w fizycznym świecie, bo jest przygotowany, że swój własny potencjał będzie musiał dzielić na kolektyw. I nie ma indywidualnego potencjału. Okej, okay. A teraz w teraźniejszości możesz z nim nawiązać kontakt telepatyczny i indywidualnie się z nim skontaktować? Nie. Tylko w kolektywie. Okej. Okay. Czyli tracą swoją indywidualność z czasem. Tak, tak. Tracą. Dobra, a zerknij na takiego, na taką osobę Carlos Castaneda. On napisał parę książek ze swoich doświadczeń właśnie z szamanami. Zresztą był znajomym Jacobo Greenberga. Zobacz, czy jego ciało subtelne też jest w tej grzywni. Nie jest. Nie jest. Jest. On wie o tej grzywni, patrzy na nią jakby z boku, ale nie jest. Dobra. Tak jakby on się obtoczył w bańce i jego ciało subtelne, jakieś takiej chroniącej i patrzy to z zewnątrz, obserwuje. Dlaczego nie wchodzi? Nie ma ochoty na to. Jest, niech nie ma ochoty zabrania, tak jakby oddania swojej autonomiczności na rzecz. Mówi to nie. To nie czas mu mówi, że on wie o takich, że są takie kolektywy, są przestrzenie takie, ale to nie ma nic wspólnego z ludzkim ciałem. To jest pewna indywidualność. Jakie połączenie z każdą informacją. Ale on uważa, że to nie jest jeszcze jakbyś, że Ziemia nie jest na to gotowa. Na taki. I to jest coś wytwór, no uważa, że jakby to był wytwór sztuczny. Do ciała osób tam. Ale jest bardzo ciekawa. Okej. Okay. Dobra, rozłącz się z nim nie będziemy dzisiaj pracować, ani badać. Teraz przeniesiemy się w czasie i pójdziesz do dnia 7 grudnia 1994 roku. To jest na dzień przed zniknięciem Jacobo Greenberga, tajemniczym zniknięciem Jacobo Greenberga. A pójdziemy, no może nawet wcześniej, pójdziemy do 6 grudnia 1994 roku. Odnajdź jego ciało subtelne. Miał wejść do grzybni. Okej. Okay. Jest jego ciało fizyczne? Jest ciało subtelne? Jest. Czym się różni od tego, jak je widziałaś teraz? Jest pewien strach w nim, w ciele fizycznym. Widzę, że jest pewien strach. Ciało subtelne chce wejść do grzybni, ale czuje dziwny opór. Tak jakby coś w środku tego ciała subtelnego, coś się sprzeciwiało. Co to jest? To tak, jakby jego własna esencja zaczęła krzyczeć w środku ciała subtelnego. Zaczęła się odzywać ta energia. I mówi, że nie. Że nie chce to wchodzić. Czuje sprzeciw. A on mówi, ale to jest tak jakby kłóci się sam ze sobą, to ciało subtelne. Mhm. A to nie kłóci się, tylko to oni mu podpowiadają. On myśli, że to on. Mówi, że nie możesz się cofnąć. Dlaczego się cofasz? Nie możesz zrobić tego, co stworzyłeś. Jest bardzo duży konflikt w nim. Tylko jego ciało subtelne myśli, że on rozmawia sam z sobą. Że jakaś część ciała subtelnego próbuje go przekonać, że i chce, że ma wejść, że ma doświadczać razem z nimi, ale ta najczystsza esencja zaczyna cofać. To tak jakby coś manipulowało ciałem subtelnym na zewnątrz, a w środku ona się sprzeciwia. Mhm. To pójdziemy sobie troszeczkę do przodu w czasie. Idź teraz do 20 grudnia 1994 roku.
już na planie fizycznym wiadomo, że Jakobo zaginął, nie wiadomo, co się z nim stało. On został zabrany do placówki, bo jego ciało fizyczne widzę w uwięzieniu. Jest taka hipoteza, że CIA zablokowało jego działania, jego prace naukowe. To był naukowiec, który badał świadomość, telepatię, to jak funkcjonuje nasz system, nasza rzeczywistość, jak może na nią wpływać. Jedna z hipotez mówi, że właśnie CIA go usunęło. Ale nie od razu. Jest jakby w zamknięciu. Jakby chcieli jego badań, tego, co odkrył. Bo na planie subtelnym jest grzywnia, ale na planie fizycznym są pewne badania, wyniki, a to jest bardzo ciekawe przez tą inną grupę. Jakby pewna grupa walczyła z drugą grupą i z różnymi. I teraz te pewne informacje, które on odkrył, są bardzo potrzebne. Choćby do manipulacji. Można byłoby nawet to, co on odkrył, pewne rzeczy, one są dobre. One są techniczne. Nie jest ani dobre, ani złe. One są techniczne. Po prostu jak działa pewien system. Jak go zmienić. I to jest zwykła informacja. Teraz w czyich rękach użyta ta informacja daje moc. A Jakobo odkrył, jak to działa? Tak, poniekąd. Nie wszystko, ale pewne rzeczy, to jak puzzle, następny puzzle w układance. A oni mieli już części, parę takich części puzzli. Czy jego informacje, to co zdobył, zostały wykorzystane przeciwko ludziom? Oczywiście. Okej, to obserwuj, co się dzieje z jego ciałem fizycznym. Czy jakąś bazę, to jest chłodno. Jest tu chłodno, jakby to było pod ziemią. Nie ma słońca. Jest jakby totalne zamknięcie. I widzę, ale widzę laboratorium, żeby kontynuował badania. Nie ma wyboru, jest mu coś obiecane, ale on już wie, że on nie przetrwa. On już wie, że on nie będzie żył. Może tylko przedłużać swoje życie. Na ten moment w taki sposób czuję. I co się dzieje dalej? Widzę jakieś lata, a potem on znika. Nie widzę go w ogóle, jego ciała fizycznego na ziemi. Kompletnie. I to są te czasy, kiedy lewituje to ciało, w pewnym momencie ma wejść do tej siatki, do tej grzywni. Okej, to wrócimy do momentu, jak on jest przetransportowany do tego laboratorium i tam jest. Już się orientuje, że nie będzie mógł stamtąd wyjść i że jest zmuszany jakby do udziału w tym projekcie. I teraz zobacz to wszystko teraz na planie subtelnym. Zobacz, czy te istoty, które tworzą to laboratorium na planie fizycznym, czy na planie subtelnym są związane też z tą grzywnią? Nie, właśnie nie. To jest jakby walka pomiędzy dwiema grupami. Czyli widzę właśnie tą radę, tak nazwiemy, ale też jest inna. I teraz ta inna, on nie wszedł do tej grzybni, on ją otworzył z zewnątrz, bo ta rada, teraz to widać dokładniej, ta rada chciała, żeby on tworzył na zewnątrz, ponieważ miał myślenie indywidualne i nie stworzyłby tego pewnych rzeczy, nie wymyślił, nie odnalazł, gdyby miał myślenie kolektywne. Więc on to tworzył z zewnątrz, obiecano mu, że on jakby kiedyś wejdzie do tego, skorzysta z tego, ale musi najpierw to wytworzyć, pomóc w tworzeniu tego. Druga grupa zauważyła, że on tworzy, że odnajduje pomysły, bo to oni obserwowali siebie nawzajem
i próbowała zgarnąć go dla siebie, to ciało subtelne, żeby tworzyło. Skoro tworzy, ma chęć stworzenia, ma bardzo dużo jakby takiej też wiedzy, jeżeli chodzi o inne planety, o własną wiedzę. I dlatego chciała tak jakby tutaj w tym planie subtelnym przekupić go, że mają lepszy projekt. On był bardzo zmieszany, nie do końca wiedział. Ale to była ciągła walka o to ciało subtelne pomiędzy tymi dwiema grupami. Mhm. I oni innych jakby też widzę, że tutaj, którzy tworzą. Nie tylko jakby on. Dobra, na planie fizycznym on dokonał dużo bardzo ciekawych odkryć jako naukowiec. Badał telepatię, udowodnił telepatię, udowodnił, że istnieje pole. Stworzył w ogóle teorię syntergniczną, że tworzymy wszyscy jako ludzkość jedno pole i kiedy się synchronizujemy, to możemy się bezpośrednio porozumiewać telepatycznie. To jest ta grzybnia. A, i to jest ta grzybnia. To jest ta grzybnia. No ja to tutaj nazwałam, ale to jest tak normalnie taka siatka pole. Mhm. Także no, ona nawet nie jest zła, ani dobra. Mhm. Żadne ciało do tego pola, żadne ciało niesubtelne nie może wejść. Okej, okay, ale jednak jest to coś wytworzonego z zewnątrz. Tak? Jest to to nie jest naturalne, to co tworzą ciała subtelne bez żadnej ingerencji. Ten zalążek, to co przyleciało jakby z kosmosu. Okej, okay. A to co naturalnie ludzie tworzą, jest jakby zdominowane przez tych, którzy wiedzą jak to funkcjonują i którzy narzucają pewne obrazy i wierzenia ludziom. Tak, bo te ciała subtelne używają naturalnej zdolności telepołączenia, ja bym to powiedziała. No tak, tak, tak. Tylko jest to zakłócane przez... Tylko to jest określone grzybnią. To jest tak samo, to już jest określone grzybnią. Okej, okay, ale bez tej grzybni, jak popatrzysz na jakby ciała subtelne i ciała fizyczne, w jaki sposób się możemy porozumiewać, to potrzebujemy jakiejkolwiek grzybni do tego, czy nie? Nie, nie. I to, w ogóle to nie jest określone żadną przestrzenią. Ona jest po prostu wszędzie. Ona jest w nas. No właśnie. I to jest jak połączenie, gdziekolwiek byśmy, nawet w tej grzybni, te ciała subtelne mogą sięgnąć informacje poza tą grzybnią, tak jak gdziekolwiek. Tak jakby to jest czysta informacja. To wygląda tak, jakby wszystkie przestrzenie, wszystkie planety fizyczne, niefizyczne, każda przestrzeń energetyczna jest zrobiona z drobinek. I to jest jak wyładowanie elektromagnetyczne. Mhm. Czy chcemy informację, to automatycznie to się dzieje, ale to nie jest określone nawet daną przestrzenią. To może być nawet w najgorszym dolnym astralu. Bo to jest w nas, nie jest określone zewnętrznym czynnikiem. No tak, jako naukowiec uważał, że świat jest wielkim strumieniem energii i że to nasza świadomość odpowiada za tworzenie materii. I on właśnie pracował nad tym, żeby określić, w jaki sposób możemy kontaktować się z tym, on to nazwał też pole neuronowe, z którego możemy odczytywać informacje jakby i zmieniać naszą rzeczywistość, wpływać i modyfikować realnie świat fizyczny. Tak. I dlatego ta jego esencja nie pozwoliła mu wejść do tej grzybni. Mhm. No dobra, to zobaczymy, co się z nim stało. W takim razie idź do momentu, kiedy on jest w tym laboratorium i skontaktuj się z jego ciałem subtelnym i zapytaj się, co się dzieje. Przejęli go. To jest tak, jakby porwali albo został namówiony. On został przekupiony, że pokazano mu tą grzybnię. Wzięto ten aspekt, że ta jego esencja, coś w środku mówią, nie wchodź tam. Że coś w środku mówią, to jest sztuczne. I nagle on jakby usłyszał drugi głos.
inny, ale to był głos tej drugiej grupy. Bo on chciał tworzyć, on chciał jakby stworzyć lepszy świat, lepsze warunki. Przede wszystkim chciał obudzić w ludziach ten naturalny, pierwotny coś. I w momencie, kiedy on chciał zajrzeć w tą grzybnię, tak jakby doświadczyć tego, zobaczyć, to coś, tak jakby ta jego esencja powiedziała nie. Tylko nagle tamta druga grupa do niego mówiła. Mamy lepszy projekt. Lepszy projekt, żeby obudzić ludzi. I on się tym zainteresował i samo zainteresowanie już spowodowało, że go tam to przyciągnęło. A jak się czuł, będąc więzionym na ziemi, kiedy jego ciało fizyczne było zamknięte w laboratorium? Bardzo źle. To jest tak, jak czułam tam w środku takie zimno, ciemno. Tak, takie zamknięcie było, jakby on był też obudowany czymś, to laboratorium, żeby nie było dostępu do energii ziemskiej. Zagłuszane było wszystko. Czy utrudniona była wtedy telepatia z nim? Bardzo, bardzo, ale tam były ciała subtelne wokół niego, ale one mają ciała fizyczne, gdzie zagłuszały też jego własny, to tak jakbyś miała strażników. Tylko telepatycznie. A są tam telepaci? To oni właśnie są, to są telepaci. Zagłuszają? Zagłuszają, tak. Okej. Okay. Wytwórz kanał telepatyczny między tobą a nim. On umie się kontaktować telepatycznie, bo badał to. Więc może być tylko wasz. Nikt inny nie ma do niego dostępu. O, jest. Czy wie, dlaczego zamknęli jego ciało fizyczne i przychwycili jego badania? Że chcieli jego wiedzy. O pracę. Żeby on im służył. Żeby dzielił się informacją, to co zdobył z innych planet, to co zdobył tą samą świadomość. To co wytworzył sobie w ciele fizycznym, to było dla nich interesujące, on mówi. Czyli to, co udało mu się aktywować w ciele fizycznym. Czy teraz, kiedy ma też wiedzę dotyczącą tamtej grzybni i tego miejsca, w którym się teraz znalazł, wie, co ma zrobić na planie subtelnym? Mówi, że chciałby anulować każde swoje badanie. Wie, że może to zrobić, że czas nie istnieje. Wie to doskonale. Jeśli potrzebuje opuścić ciało fizyczne, to też może to zrobić i po prostu o tym zdecydować. W tym czasie mówi, że chce. Jesteśmy w przyszłości. Mówi, że chce. Chce normalnie je wyłączyć. Wyłączy je? Ono opada. U laboratorium. Jak kukiełka. A ciało subtelne? Gdzie idzie? Chce iść wyżej. Wyżej, bo to zawsze jest na tym poziomie takim jakby dolny astral, nawet nie dolny astral, taki średni astral. A on chce iść wyżej, bo tu jest... To idziemy do takiego miejsca, gdzie komunikacja nie jest niczym niezaburzona. Idziemy do takiego miejsca, gdzie można się swobodnie porozumiewać. I to jest płynna wymiana informacji, nie ma żadnych zakłóceń. To tak jakby zgubił skorupę ciała subtelnego, ziemskiego. Jest teraz... On inaczej już wygląda. Jak masa energetyczna. I z tej perspektywy, kiedy się popatrzy na plan ziemski, na tą rzeczywistość, to która z jego teorii była właściwa? Ta
On powiedział wszystkie i żadne. Tak jakby wszystkie były teorie jego prawdziwe, albo niedokończone, ale nigdy nie był pewien pewnych rzeczy. Mhm. Czy ludzie mogą dowolnie zmieniać i modyfikować swoją fizyczność? Tak. Świat materialny? Tak. Jest to proste. Jest jak odblokowywanie swojego potencjału ludzkiego jako człowiek. Czym jest prawdziwa wolność w takim razie byciu człowiekiem? Bo mówię, że świadomość siebie, własnych potencjału, zdolności, świadomość własnej komórki w ciele i potęgi ciała fizycznego. A jaka jest prawdziwa natura wszechświata, tego, w którym funkcjonujemy? On mówi, że jeszcze jest, patrzę to z zewnątrz, nie z wewnątrz, że jest jeszcze wystarczająco brudny. Mówi, pozabrudzany, ale właśnie mówi, że to jest w tym fantastyczne, że możemy świadomie zmieniać. Świadomie tworzyć, świadomie uświadamiać ten wszechświat i zmieniać jego strukturę. Jest jak masa, jak glina, z której można lepić. Ale zanim przybierze naturalną formę, to jest, mówię, pewnego rodzaju proces. No ale żeby cały świat się zmienił, to wszyscy muszą mieć jeden i ten sam kierunek, tą samą myśl. Oko kreujemy. Tak, dlatego to idzie w taki dany, jakby swój dany czas. Już patrząc na Ziemię, mówi o czasie. Czyli można być aktywnym uczestnikiem i dokonywać zmian. Tak. No dobrze. To będziemy powolutku kończyły. Czy jest jeszcze coś, co chciałby nam przekazać? No, wysłał taką emocję połączenia ze wszystkim. Nic się nie powiedział, tylko wysłał taką emocję, że każda cząstka jest mną, tego odczucia w ciele, każda jest cząstka mną. Ja jestem też wszystkim. Bardzo tak technicznie, strukturalnie, że mogę się poruszać w każdej przestrzeni. Taką lekkością i łatwością. Że jestem nieokreśloną masą, pomimo tego, że jestem w ciele fizycznym i mam taki kształt. Ale i tak jestem nieokreśloną masą, która może się zmieniać. Jakbym mogła wyskoczyć, czuję teraz, jakbym mogła wyskoczyć z tego ciała i doświadczyć zupełnie gdzie indziej. Ale potem do niego wrócić. Szybkość. To posyłamy taką informację do całego kolektywu, który istnieje teraz na Ziemi, żeby łatwo ta informacja była dostępna. Żeby ludzie z łatwością mogli kreować i kokreować to, co dla nich jest wartością, to, co chcą, to, czego chcą doświadczać. No to powolutku żegnamy się z Jakobą. Miło było go poznać. Asia, wróciłaś? No, jestem w swojej przestrzeni. Jest. Jakobo już poszedł? Tak. Dobra. To rozłącz się ze wszystkim, ze wszystkimi. Pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą. Za chwilkę policzę od 1 do 3. Na 3 otworzysz oczy. 1. Czujesz swoje ciało fizyczne.
Dwa. Świadomość tego, że możesz kreować w tej rzeczywistości, w tej materii. Rozpływa się po całej twojej istocie. Jest dla ciebie łatwa, oczywista. I przyjemne. I trzy. Otwórz oczy. Dobra, nagramy jeszcze drugą część na temat tej sesji badawczej, bo nie wszystko się udało tutaj jeszcze zbadać. Także jeszcze będziemy kontynuować na pewno ten wątek. Bardzo ciekawa sesja. Dziękuję ci, Asiu. Dziękuję również. Jeszcze budzę się. Budzisz się. Do widzenia. Do widzenia.